Tak się troszkę tak zimowo jakby zrobiło, mróz. Rano 0 stopni, ale widać, że przy gruncie może i nawet więcej. A owoc witam 31 grudnia 2023 roku w ostatnim dniu sezonu rowerowego Anno Domini 2023. Dzisiaj to jest ta ostatnia niedziela, bo dzisiaj jest niedziela, więc ta ostatnia niedziela. Dzisiaj wszystko się skończy. Dzisiaj skończy się nasz sezon o północy. Może się uda o północy jeszcze pojechać. A na razie wspólne z czechowickimi nie tylko, bo pewnie będą też Zabrzek, no i oczywiście Ligota, bo to podstawa, i Brunów może, i Pisarzowice cyklistami. Kończymy sezon rowerowy 2023. Ja jadę na zbiórkę pod Dom Kultury w Ligocie. Ma być 7-8 stopni dzisiaj, czyli nawet dość ciepło, ale jak widzicie, ten poranek taki niezacherski, wręcz bym powiedział, że mroźny, ale damy radę. Zimy na horyzoncie na razie nie widać. Temperatury 8-9 stopni przez cały tydzień, także troszkę lipa, jeśli chodzi o ski rajzy. Jak wiadomo, ja nie obchodzę Sylwestra, nie strzelam. Uważam to za niepotrzebną rzecz, za niepotrzebne wydawanie pieniędzy. A przy okazji też nie chcę denerwować naszych czworonożnych przyjaciół. O, już to, mlina tu jest. Choinka na środku. I na przyjechali, ale... Dobry. Dobry. Dobry, kłaniam się. O, tam już ekipa stoi przy stojące, przy betlejce. O, trochę ludzi jest, no niedziela, dobra pogoda. Granica Ligoty i Zabrzega, rzeka i Łownica, wąskie gardło.
Pisarzowice nie dotarły, to Pisarzowice pozdrawiamy. Jest nas około 35 osób. To już ligota. Nie startowali. No, prawie się msza skończyła. Ja wiem, gdzie on mieszka, bo my go kiedyś tam odwiedzili. Wracali z nim skądś, to już dawno było, wiesz? To już było dawno. A może tak? No, nie pojedzie, bo o 11 mam mszę. Ja go nawet nie widziałam. Troszkę my tu trafili na zakończenie mszy. Skończyła się msza o 9:30. Następna jest o 11:00. Jedziemy zakolędować księdzu Zygmuntowi. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając kocie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. O Boże, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. No to już, proszę księdza, na szczęście na zdrowie, bo już niedługo, na ten nowy rok, co byście mówili. No i wesel, jak wiemy, anieli, cały Boży rok. Tak to Boże dzej. Hej, poczekajcie, poczekajcie. Proszę, taki fajny, to poczekajcie chwilę. A, ale nie zapotrzeba, księdza. Chodźcie, chodźcie. A wy chodźcie. A wy chodźcie. Ale jest, jest. Ale jestem tam po tych górach. Ale to po górach to nie powinni jeździć. Ta droga jest w naszej gminie, a ten dom już jest w Rudzicy. Tak? Już w Rudzicy? Tak, przed tym domem. Znaczy nie ten, następny. Następny. Tam się chyba droga kończy taka. Tak, no to bo ta jest nasza jeszcze, nie? No tak to jest właśnie. Tamten dom już jest w Rudzicy. A droga jest w Bronowie u nas. No. To ostatnie dni tak trochę wiało. No wczoraj jeszcze trochę tam powiało. No. Ale to w ogóle nie czuć, że to jakaś zima jest, kurczę. Nie, powiem ci, patrzę ten klimat, na te pory roku, że się stało, kiedyś to faktycznie było cztery pory roku. Tak. To jest praktycznie dwie się zrobiły. Loteria. Znowu tego śniegu przeszedł na przypałkę. O kurczę, może będzie w końcu taka... Widzę, będzie fajny sezon, no też tak myślałem. Znaczy, 2-3 tygodnie i po wszystkim. No miało, to wtedy
No i co, i byłem na nartach w górach. A ty jeszcze wykorzystałeś trochę, bo jeszcze było chyba fajnie. Święta byłem. Ale to już było tak, że śnieg tylko na skoku. No i pewno tam wiesz, rano to jeszcze fajne, a potem już... Ale już przetarcia się pojawiają. Tam Soszów tam dzielnie walczy z tymi odwilżami, ale tamci inni to pewnie tak samo będzie jak rok temu. To padnie po prostu. No bo się nie opłaci, no to nie będą w stanie. No i to może to na śmierć, ale nie ma zmrozu, no to co zrobić. Ale w tym sezonie są, przyznam szczerze, sami sobie trochę winni, bo oni dopiero ruszyli, jak się od nich zaczęło. Nie spodziewali się go. Często nie jest tak łatwo, bo tych ludzi musisz jakoś zwerbować, nie? To nie są tam stali. Tak, ale oni się już przygotowywali od 1 listopada. Fakt, że te przeglądy tam wszystko mieli, nie? Ale mogli chociaż zrobić jakiś zapas tego śniegu, jakieś hołdy koło tych stoków, nie? A oni nie zrobili kompletnie nic. No to ich pewno zaskoczyło, no bo to jest tyle śniegu w parku. No to znaczy tak właśnie treści i roboty. Ale to jest to samo co rok temu. A rok temu było tak samo, dokładnie. Kaplica świętego Wendelina. Koszej to, kółko tak świetnie posiżło po nocy. A jechałem. Kąpiuty króla niebieskiego wstąpiły, nieba wysokiego położyły pasterzu dobrych pustego stóżu. Śpiewanie, Anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził, Betlejem nie bardzo podłym mieście, narodził się w kołbuście, Pan przeniósł korzenia. Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znacie coś dziwnego, Betlejem się dzieje. Rzućmy wody wady stara, niechaj nimi Pan Bóg włada. A my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? Powiedzcież nam, czej królowie chcecie widzieć? Ono wołuje nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się świecie. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, od niebiosy i śpiewują gloria, gloria, gloria. A no jeszcze będziemy, jeszcze pasterzałki zostały. Oj, maluśki, maluśki. A kto ma kubki jeszcze, bo ją ma mało. No pewno cały czas można siłować. No takie strony. No kto ma kubki? Kto ma kubki, proszę wyciągać. Bo ja nie mam tyle kubków. Ja jeszcze, ja nie wiem. Załóżcie się.
No zachód jeszcze krótki, bo nie mówię, że pokazać jakby jeszcze zachód. Zachód se krótka po tym. Zachód se nie ma, chyba wszystko galarecka jest. Ja nie widziałam tam innych. Smaki ma dobrze. Smaki. Wszystko jest galarecie. Tylko galarecie. Tylko. To wszystko galaretki są. Zdrowo jest, bo nie galaretki. Proszę kubeczka. Proszę kubeczka. Tak jest. Proszę kubeczka. Bombon od proboszcza. Romek. O. Dziękuję. Mogę podzielić, nic to mogę oddać. Jak to szło? Super, to zrobimy nawet na chwilę. Chciałam już człowieka wydać, bo odchodzą. Bombon od proboszcza. Oj, teraz stało się zainwestować jeden dałam. Nie dumy więcej, bo jeszcze księdzu mi się dostał. Ile ludzi w domu, tyle tak, tak. Ile rzeczy w domu, czy pokażę mam ile dzieci, ile, nie wiem, od brata, od siostry jeszcze dzieci, od szakierki, od... Proszę bardzo. Dla taty, dla mamy, dla babci, dla cioci i dla kuzyny i kuzynki. Proszę. Bo też, a, bo też od księdza to lepiej smakuje. To pożuje. Maluśki, maluśki! Jakoby gałuski powieszane na tym drzewa? A to nie wiem. No tu też mają myśliwi. Aha, może temu. Na świętego Huberta, ale nie wiem kiedy to jest, kurczę. A trzeba się zresztą, co roku leży, że jest na święta. Może być właśnie święta. Śpiewajcie i brojcie mu, śpiewajcie mu, śpiewajcie mu.
też pościółkę, pościółkę i mieć piernatki. Na głowie stanie, nie stanie się głowa żółtej matki. Tam ci roska wygoda, wygoda, a tu bieda wszędzie. Da ci teraz do kuco, ta i potem wyjdzie. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątko małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątko małemu. A kese podrasz jest Jezusicku mały, będą tobie hale i górę śpiewały. O, dam, ta, da, dam, dam, zapomniałem trochę. Kolinda, kolinda, hej! Rodzica. Msza w kościele. Kościół świętego Jana Chrzciciela w Rodzicy. I znowu musza. Ale jest niedziela, to będą musza. Ja sam nie. Robimy aparat, nie wiem, a jeszcze. Jest i Betlejka. Proszę fotkę. Nie, ale chodźcie. Co jeszcze? Dziękujemy za kolejne. Zapraszamy. Co chyba tam cud, Boży Bogie leży, zbawić ludzki ród. Śpiewajcie aniołowie, pancerze grajcie z łuk. Kłaniajcie się królowie, dary rzućcie z mór. Czechowice, dziedzice, odpiechamy, powitam serdecznie. Zapraszamy. Dziękujemy. Czym chata bogata, tym rada. Mogę my, co ja, Jezuska u was powitać? Jasne, jasne. O, ja cię. Ja cię. Ja cię.
Tylko jeżdżę w tych rękawicach teraz. Tu jest takie fajne miejsce widokowe. Tam widać stok narciarski Ustroń Poniwiec. Nie, to jest taki punkt widokowy, panie. Ta chorę Goczakowicku widać, nie? To jest Iłownica, no tylko ta jest całą, Czechowice, no. Tak, w całości. Ładna, ładna. Jak nie ma mgły, to idzie zobaczyć nawet tam rejony Katowic. To jest smog. A tam będzie widać takie dwa kominy, to już jest Republika Czeska. W tej chwili domy zasłaniają. O, teraz je tam widać w oddali. To jest jedna z największych elektrowni węglowych na terenie Republiki Czeskiej. Dziećmarowice. I ona jest niecałe 500 metrów od granicy. O, właśnie, to niedaleko. Na Kalwinę byśmy wjeżdżali, ja mówię, to kurwa, mówię, taki przejście, kurwa, mówię, to wygląda jakbyś przez osiedle przejeżdżał. Tak, kurwa. Tak. No i to jest wiślana trasa rowerowa w naszej gminie. Też się zastanawiałem, po co ten pomnik tutaj stoi, nie? To się okazało, że pomnik postawili lasom. To jest fajny teren tutaj tak na spacer chodzić, nie? To super, dużo ludzi tutaj chodzi. Nawet jak był ten śnieg, to tutaj kuligi jeździły. Ale byłem kiedyś na tym gąbie, w Kaniowie za Dziką. Jedna droga to między polami, tam gdzieś 2 km ma. No i tu jest znowu ta WTR-ka. To jest teren kolejowy do tych znaków. Już się nie dało. Nie dało się zrobić. Nie dało się. W ogóle to tutaj całą tę drogę powinni od Zabrzega zrobić.
No tam jak się jedzie rowerem, to tam się jedzie slalom trzeba robić, nie? Są zbiorniki przeciwpożarowe. Ale najlepsze są te żabyki, jest tak jak mówię, chyba jest pełen, mam do kwietnia z majem albo maja z czerwcem. Tak szukają. Raz to tu udało, tak jak się przyjechali, bo myślę, że minimalnie mam sporo, bo taki szum. A to ja to mam właśnie koło domu też, bo tam są stawy, nie? Aha. To w nocy to kurczę cały czas to słychać. Ale ja powiedziałem, już wolę, żeby te żaby tam były, aniżeli by mi tam miały auta jeździć. Ale tutaj by się wynosiły, klikają ile ci tam idzie, 3 tygodnie, no. Roku idzie, no to tylko tyle mnie ci tam idzie. W końcu żabi kraj niedaleko, nie? Kiedyś taki gościu z Warszawy mi mówi, a to wy tutaj tą Wisłę to macie taką krzypopkę, nie? Ja mówię, nie. Nie jest krzypopka, bo tu Wisła jest szersza dużo więcej niż w Warszawie. Tylko, że u was musiała się sama zrobić, a myśmy sobie zrobili swoją Wisłę, nie? Bo sam ten wał ma ponad 3, znaczy prawie 3 km, nie? A tamta zatoka jest, to jeszcze tak z kilometr dodatkowo będzie, nie? To jest Zabrzeg. Przejechali my przez wał. I teraz do lokalu Paradise. Na pajdę chleba. Widzicie, was doma nie miała? Może i miała. Co? Rano było zimnawo? To znaczy się było trochę siwo. Tak rzeźko. Tak, ale nie było źle. Tak, tak siwo było. No w nocy było zero albo coś poniżej. No jak właśnie wstałem, to było zero. No. Hej, chodźcie do środka, no nie co. No idziemy, idziemy. Cześć, bo ja nie wiem, mi się... A dobra, go nie wiem.
Ja mi tą szyszkę przyniosłem. O tym, zawsze jest okazja przyjechać. Słuchaj, ale... bo w przyszłym roku... Tak. A wiesz co, w tym roku wiesz co robi Niemiec? No to w tym kończymy pomału ta rajza. Ja jadę sam, bo tam towarzystwo trochę nie będę gadać o co chodzi. W każdym razie ja nie jestem, jeśli chodzi o jakieś takie alkoholowe sprawy, zainteresowany. A my jeszcze, jak się uda, to może być tak, że jeszcze w nocy będzie rajza. Na razie jeszcze będzie jedna rajza. To się de facto nie kończy. Jeszcze muszę jechać na cmentarze. No więc pojadymy. A w tej chwili przejeżdżamy przez ładnie odrestaurowane przejście podziemne w Zabrzeżu. O, zaczynają. A tyle jest apeli, żeby tego nie robić. Powiem wam tak, że ja jestem kategorycznym przeciwnikiem picia alkoholu, jeśli chodzi o rajzy. No szkoda, że nie wszyscy to respektują. Doszło do takiego wypadku, bym powiedział. Nie jest on nagrany, zresztą nawet jakby był nagrany, to i tak bym go nie puścił. Polała się krew. Jeden rowerzysta się wywrócił. I w tej chwili już jest w domu na szczęście. Także pamiętajcie, Sylwestry Sylwestrami. Zakończeniem sezonu, ale bez alkoholu. Może tam będą trochę na mnie źli, bo oni jeszcze poszli do w jedne miejsce. Ja jednak uznałem, że jadę do domu. Panu Wojtkowi także dziękujemy za wszystko, z Pisarzowic. Za to, że przyjechał na metę. Cośmy tam pogadali. No i w sumie to wszystkim dziękuję już za miniony sezon. Jaki był, taki był. Już podsumowanie takie wstępne zrobił. Tour de Silesia, najfajniejszy moment. Potem nie powiedziałem tego w podsumowaniu też. Poznałem pana Franka z kanału na Kole po Śląsku. I ten nieprzyjemny incydent w Pieninach we wrześniu, który mógł się skończyć przed wczesnym zakończeniem sezonu. Ale no niestety, dzisiaj rajza fantastyczna, ale to, co się wydarzyło, no trochę ją popsuło. Dlatego nie pijcie alkoholu w trakcie rajzy. Nie ukrywam, że mnie to zdenerwowało. Witam was ponownie 31 grudnia 2023 roku. Jest godzina 23. Ja zaczął w tej chwili już drugą tajla tej rajzy, która będzie trwała dużo, dużo krócej. I powiem wam tak, że
jadę na taką trasę z dala od tych wszystkich huków, z dala od tego szaleństwa, żeby wjechać w ten nowy sezon rowerowy 2024, kiedy się za niespełna godzina zacznie. Ktoś stwierdził, że jak oglądał moje poprzednie filmy z tego dnia, z tej doby, że ja nie lubię Sylwestra. To tak nie jest oczywiście, ale nie cierpię tego strzelania przede wszystkim. Uważam to za niepotrzebne wydawanie pieniędzy, a i też wiadomo, że są tacy ludzie, którzy się tego boją, ale przede wszystkim boją się tego zwierzęta. Także dejmy sobie spokój z tym raz na zawsze i przestańmy wyciepywać pieniądze na pierdoły. Bo jak słyszę, że ktoś nie ma pieniędzy, a potrafi wyciepać kasę na takie głupoty, no to coś tu jest nie halo. Gadają, że to jest rozwroku, no. Jest rozwroku, ale skoro idzie się powstrzymać od strzelania przez 364 doby, no to tą jedną dobę się nie da. Sami sobie pomyślcie. Dobra. W każdym razie ja nie obchodzę Sylwestra. U mnie to jest zakończenie sezonu rowerowego. No to jest Spar tutaj w Zabrzegu. Słuchajcie, słychać już szczelanie tych rozmaitych materiałów pirotechnicznych. Jest po 23, słuchajcie. Ja się tak zastanawiam. Chyba ci ludzie mają słabe łby, że już strzelają, że chyba boją się, że nie wytrzymią do 12 i chyba mają słabe łby. Ale na szczęście ja nie strzelą. Ja jadę na rajza, na krótko rajza. Nie wiem, czy to widzicie. Ale ja z naszą skrytkę geocachingową. No, tego bych się nie spodziewał. Mamy go. Widzicie? Mamy kesza. Nie wpiszę się za bardzo, ale zrobimy fota. Tego bych się nie spodziewał, że na pół godziny przed inauguracją nowego roku będę mieć znalezionego kesza. Dobra, jedziemy za chwilę dalej. Nie wpiszę się nim długopisa niestety, ale będzie fota. Jest jakieś 20 minut do przywitania nowego roku, nowego sezonu i pożegnania się z tym, kiedy właśnie się kończy, a ja jest w środku lasu. Nieźle, nie? Ale jestem na trasie, na której Rzech robił rajza skipurowo. Także jeszcze trochę przede mną. I mam zamiar wjechać na wał jeziora Goczałkowickiego i tam razem z wami
wszystkimi przywitać i pożegnać jeden rok, sezon i przywitać i pożegnać drugi rok i sezon. Czemu wybrał tak odludne miejsce? Tutaj nie będzie petard. To jest pewne. Także mój Sylwester jest bez strzelania. Sylwester, co ja godzę, gdzie nie obchodzę Sylwestra. Aha, ja się czulnę o jedna przedsięca. Moja rajza skuturowo odbywała się dopiero tutaj. No nieźle. Gdyby ja nie zabył 15 minut. Czy ja w 15 minut tam zajadę? No tak dbano w to? Bo będzie ciężko. Ale w końcu mamy przed nami rok przestępny, podzielny przez 4, także przestępny. Luty ma 29 dni. Tak, słuchajcie, wyjeżdżam z lasu, którą to mamy, no jeszcze 6 minut na wał. I sytuacja jest taka, no ja tu już dzisiaj był, z tym, że 6 minut czasu mamy. Czy są tu jacyś ludzie? No podejrzewam, że nie, ale co się stało? Dziki grzech spotkał w lesie. No to jest taka sytuacja, kiedy nie za bardzo jest mądrym pomysłem jeździć na rajza po lesie, zwłaszcza wtedy, kiedy no strzelają, no bo ta zwierzyna jest po prostu wystraszona przez tych strzelających idiotów, bo inaczej nazwać tego nie można. Tu jest takie w miarę bezpieczne miejsce. Kraj. No może jakiś widok będzie. Chociaż no przebywanie na tym terenie po zmroku raczej jest niewskazane. Ale myślę, że nikt mnie stąd nie wygoni. To jest ten moment. To jest ten moment. Mamy północ, 12. A więc czas na toast noworoczny.
teraz się to rozpędziło, to szaleństwo. My robimy noworoczny toast. Jeronie, ocipieli dosłownie. A czym ten toast znoszymy? Tym barkiem. Jabłko. Sok jabłkowy. Także wasze zdrowie w nowym sezonie. Do siego roku. Bo to by ten sezon był fajny, bo sezon rowerowy Anno Domini 2023 je już ferdi. Zobaczcie, nawet tutaj te gupole dotarły. I tak powiem, jak se są tak, chcą se tak poszczylać, to niech spieprzają na Ukrainę. Tam mają szczylanie dość. Tylko że to szczylanie, które tutaj jest, to jest oznaka podobno radości. Do ludzi może i radości, ale do mieszkańców tego lasu to jest pierunowy strach. Zresztą nie tylko, bo wszystkich zwierząt to jest w tym momencie pierunowaty strach. Wcale się nie dziwię tej zwierzynie, bo mnie też to wcale nie rajcuje. Słychać, jak miotają dzikie gęsi spłoszone przez tych baranów, co szczylają. Nie mi nic innego, jak już tylko jechać do chałupy. Poszczerali. Jeszcze tak może do pół godziny. I całe to świąteczno, noworoczne, sylwestrowe szaleństwo wreszcie się kończy. Wracamy do normalności. Koniec tego szaleństwa. Pierwsze kilometry w nowym sezonie, ale oficjalna inauguracja będzie nie skorzej. Troszkę się mi zima zrobiło, niewiele. No już mamy prawie pół pierwszej. Myślę o pierwszej być w chałupie, okąpać się i iść spać. Oczywiście jacyś durnie jeszcze strzelają. No kretyni. Pies się wystraszył. Leży w jasełkach, leży, a to dzieciątko małe. Dajcie mu chwałę na ziemi, znajdziecie. Leży dzieciątko jako jagniątko, a gdzie? W Betlejem mieście, tam się pospieszcie, znajdziecie.
tak głosi kolęda na nowy rok, na te nowe 366 dni, a my już mamy praktycznie godzina za 10 pierwszą. Jak widać i słychać, wszystko już ucichło. Ja już jestem blisko swojej chałupy. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za cały sezon. O, jeszcze nie ucichło. Jeszcze będzie przez dwa dni strzelanie. Ale na szczęście całe to zawirowanie świąteczno-noworoczne mamy już za sobą. Wracamy do normalności, wracamy do roboty. I dziękuję Wam za wszystko, za cały rowerowy sezon, przed nami nowy, ale inauguracja nie jest gorzej. Teraz skupiamy się bardziej na sezonie narciarskim, o ile oczywiście te ski rajdy będą możliwe, bo na razie w prognozach zimy nie widać. Wręcz przeciwnie, ma loć i być ciepło. Taki niestety już te zimy bywają. Sylwester taki sobie, źle nie było. Skończyło się no, ten taki incydent na sam koniec na tej rajdzie z cyklistami. No cóż, no, czasami głupota też zwycięży. Ajo, to co powiedziałem na tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie na temat obchodów zakończenia roku i powitania nowego. Nie żeby ktoś mi tam wypisywał w komentarzach, że pierwsze głupoty. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie, do którego każdy z nas ma prawo. Żaden obywatel tego kraju nie ma obowiązku wsłuchiwania się w jakąkolwiek propagandę. Tej w ostatnich latach, 3-4 było mnóstwo. I życzę wszystkim, wieńszuję fest po śląsku, wszystkim, żeby tego już nie było, tego dziadostwa. Żeby było zdrowi, no i żebyśmy się chowali jako dobrze. I z tym hasłem, które zaraz powiem po was, po wszystkim polecam, a więc szybcie się i do zaraz. Nowy rok bierze, w jasełkach leży, a kto? Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi. Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi.